Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do medytacji nad Słowem Bożym już na niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego. Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego zamyka widzialną rzeczywistość obecności Pana Jezusa na ziemi. Dotąd to wszystko, co było w życiu Jezusa, szczególnie w życiu publicznym ostatnich 3 lat, było rzeczywistością widzialną, a więc Jezus czynił znaki, cuda, był widziany, rozmawiał, uzdrawiał, wskrzeszał, karmił, spotykał się z ludźmi, miał wokół siebie grono 12 apostołów. To wszystko było wymiarem widzialnym. Ta rzeczywistość widzialna zmierzała do najważniejszego wydarzenia, jakim było odkupienie. Pan Jezus często zapowiadał tę godzinę swojego odkupienia, kiedy będzie musiał cierpieć i swoim cierpieniem dokona zniszczenia grzechu, śmierci i szatana, a jednocześnie dokona wyzwolenia człowieka z tych wszystkich bezradności duchowych, moralnych, które gnębią ludzkość. Wniebowstąpienie Pana Jezusa jest jednocześnie wyniesieniem ludzkiej natury do chwały zbawienia, czyli do chwały nieba. Jezus w naszej ludzkiej naturze odchodzi do Ojca, czyli pokazuje nam, że zabiera cząstkę naszej rzeczywistości, historii już teraz do nieba w swojej naturze, do chwały. Jednocześnie odchodzący Jezus do nieba wskazuje kierunek naszego życia, naszej drogi. Nie żyjemy tutaj przypadkiem na ziemi, żyjemy obdarzeni miłością, stworzeni miłością Boga, a jednocześnie prowadzeni miłością Boga przez codzienną rzeczywistość w stronę zbawienia, czyli nieba. Taki jest kierunek człowieka i w tym widać ogromną logikę. Wszystko ma jakąś głębię, jakiś sens, jakiś cel. Nic nie jest przypadkiem, tak jak chcieliby niektórzy pseudofilozofowie. Wszystko ma jakiś zamierzony porządek moralny, etyczny, duchowy. Jezus pokazuje nam, że właśnie idzie do Ojca i tam jest nasze przeznaczenie, tam jest nasz dom. On powie nawet, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, czyli dla wszystkich. Święty Paweł dopowie, że nasza ojczyzna jest w niebie. To jest nasza rzeczywistość najważniejsza. Ale jednocześnie tutaj ta rzeczywistość na ziemi ma być odczytana w tej perspektywie wieczności. Stąd Jezus nas zapewnia, że niebo już mamy przygotowane, jest ono pewne, ale tu jesteśmy jeszcze na ziemi. I tu mamy poważne zadania, ogromne zadania do wypełnienia. Pan Jezus odchodzący do nieba mówi w Ewangelii dzisiejszej świętego Łukasza do apostołów: wy jesteście świadkami tego, a więc to, co oni przeżyli, co widzieli i teraz przeżywają przy odejściu Jezusa do nieba, mają być tego świadkami, mają opowiadać wszystkim, przekazywać tę prawdę. Jest to prawda najważniejsza, nie ma ważniejszej prawdy. Ta prawda o Chrystusie zmartwychwstałym i wstępującym do Ojca, do nieba, jest najważniejsza dla człowieka i wszystko powinno być podporządkowane w naszym życiu tej prawdzie, że jesteśmy w drodze do nieba za Chrystusem. Stąd powinniśmy z radością świadczyć o tej prawdzie i w niej wzrastać. Dlatego też tę wiarę, która jest światłem, poznaniem, ale i umiłowaniem Boga Jezusa, należy pogłębiać, nieustannie pogłębiać, bo ta prawda po prostu przyniesie człowiekowi najwyższe zwycięstwo, największe, którym będzie życie i szczęście na wieki z Bogiem. Jednocześnie w liście do Hebrajczyków autor natchniony mówi, że Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi,
będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Nie po to, aby się wielokroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan co roku wchodząc do świątyni z krwią z cudzą. On wszedł raz na zawsze i Jego dzieło jest już niezniszczalne, Jego dzieło jest trwałe, Jego dzieło teraz tylko się uobecnia dla dobra wszystkich ludzi. I dlatego autor natchniony kończy ten list do Hebrajczyków, ten fragment dzisiaj tymi słowami. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. To jest dla nas największy skarb. Trzymać się Chrystusa we wspólnocie Jego Kościoła. Trzymać się Kościoła. Trzymać się tej obietnicy niewzruszonej, którą nam dał Jezus Chrystus. On jest tą obietnicą we wspólnocie Kościoła. Jeszcze raz czytam te ostatnie słowa. One są bardzo ważne. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. To jest skarb nasz. Dlatego te obietnice przeżywamy w Eucharystii, w każdą niedzielę. Stąd zapraszam na Eucharystię w niedzielę. Będzie to dla nas ważne wydarzenie jako ludzi wierzących. Pozdrawiam, szczęść Boże. A może jeszcze dopowiem, że zapraszam wszystkich w niedzielę 2 czerwca na 17. Będzie ksiądz biskup ordynariusz, który w czasie mszy świętej poświęci nasze witraże w kościele. Będzie to wielkie dziękczynienie Panu Bogu za ten dar, a jednocześnie wszystkim, którzy na wieloraki sposób i różnoraki sposób w to dzieło się włączają i mają swoją cząstkę ważną. Zapraszam wszystkich. Szczęść Boże.